tym odcinku przedstawię, jak stworzyć krok po kroku system do zaawansowanego pomiaru prądu w domu. Pokażę wszystkie potrzebne elementy, jak je połączyć ze sobą oraz jak skonfigurować oprogramowanie. Uwaga! Podłączenie modułu licznika prądu do domowej instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez elektryka, ponieważ samodzielne modyfikacje instalacji elektrycznej mogą doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Linki do przykładowych stron, gdzie możecie kupić wymagane elementy oraz inne przydatne linki i informacje, zamieszczę w opisie. Pierwszym, najważniejszym elementem jest wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej z funkcjami analizatora sieci i stron STM630 Modbus V2. Jest to urządzenie, które będzie podłączone do sieci elektrycznej i będziemy od niego odczytywali informacje. Kolejnym urządzeniem jest Raspberry Pi w wersji 3B+ lub nowszej. Ja korzystam z wersji 4. Starsze wersje nie mogą zostać użyte ze względu na brak opcji ładowania systemu przez USB. Kolejnym potrzebnym elementem jest dysk SSD na USB. Pojemność dysku nie ma znaczenia. Może być nawet 16 GB. Ważne, aby miał przewód USB 3.0. Ja użyłem dysku 120 GB, ponieważ taki najmniejszy znalazłem. Nie warto zamiast dysku SSD używać pendrive'a, ponieważ mimo tego, że system może działać lepiej niż na karcie SD, będzie działał on gorzej niż przy zastosowaniu dysku SSD. Do komunikacji Raspberry Pi z licznikiem potrzebny jest konwerter USB na RS485 i dwa niedługie przewody. Do zasilania Raspberry Pi potrzebny jest zasilacz minimum 3A o napięciu 5V oraz odpowiednie przewody. Ja wykorzystałem zasilacz na szynę, do którego podpiłem gniazdo USB i przez przewód USB-C połączyłem je z Raspberry Pi. Elementami potrzebnymi tylko na chwilę jest karta microSD, na której zostanie skonfigurowany system, który następnie zostanie przeniesiony na dysk SSD. Mysz, klawiatura, kabel HDMI z adapterem na micro HDMI oraz monitor. Jeżeli zamierzacie zamieścić cały system na szynach, to opcjonalnym elementem jest wydrukowanie lub kupienie obudowy na Raspberry Pi, którą można łatwo powiesić na szynie. Jak już macie gotowe wszystkie potrzebne elementy, to zaczynamy od przygotowania oprogramowania dla Raspberry Pi. W opisie macie podany link do strony, z której możecie pobrać program do wgrania systemu na kartę SD. Należy kliknąć przycisk Download i po wybraniu uruchomić pobrany plik. W otwartym okienku klikamy Install, a następnie Finish. Wybieramy opcję Choose OS i wybieramy pierwszą opcję, Raspberry Pi Desktop. Następnie klikamy Choose SD Card i wybieramy naszą kartę SD. Teraz wybieramy Write i czekamy, aż system zostanie wgrany na kartę SD. Wkładamy teraz do Raspberry Pi kartę SD i podpinamy kable od myszy, klawiatury, monitora i zasilania. Czekamy, aż się uruchomi system i przeprowadzamy konfigurację systemu. Klikamy Next i wybieramy nasz kraj i język. Teraz wpisujemy hasło do naszego urządzenia. Jeżeli macie czarną ramkę dookoła ekranu, tak jak jest to u mnie, to zaznaczacie widoczne okienko. Łączymy się teraz do sieci Wi-Fi i aktualizujemy system. To może potrwać parę minut. Po aktualizacji klikamy OK i jeszcze nie restartujemy systemu. Otwieramy menu Preferences i Raspberry Pi Configuration. W zakładce Interfaces uruchamiamy VNC, aby mieć zdalny dostęp do pulpitu Raspberry Pi. W prawym górnym rogu pojawia się nowa ikonka, po kliknięciu której możemy sprawdzić nasze lokalne IP. Aby zdalny dostęp działał bez podłączonego monitora, musimy ustawić domyślną rozdzielczość ekranu. Uruchamiamy konsolę i wpisujemy sudo raspi-config. Wybieramy Display Options, Resolution i wybieramy rozdzielczość Full HD. Na pytanie, czy chcemy zrezygnować system, wybieramy nie. Teraz podłączamy nasz dysk do portu USB 3.0 i wyłączamy okienko, które wyskoczy. Otwieramy menu, klikamy zakładkę Accessories i wybieramy program SD Card Copier. Jako urządzenie źródłowe wybieramy kartę SD, a docelowe dysk SSD i klikamy Start. Kopiowanie danych będzie trwało parę minut. Po zakończeniu kopiowania wyłączamy system. Odpinamy teraz wszystkie elementy oprócz dysku SSD, a następnie podpinamy ponownie zasilanie. Teraz musicie pobrać program VNC i go zainstalować na swoim komputerze. Jest też dostępna wersja tego programu na smartfony. Po instalacji uruchamiamy program i w pasku u góry wpisujemy lokalne IP Raspberry Pi
które wcześniej sprawdziliśmy. Jako login wpisujemy pi, a jako hasło wpisujemy hasło, które ustawiliśmy podczas konfigurowania urządzenia. Po pierwszym połączeniu możemy mieć niepoprawną rozdzielczość ekranu. Aby to naprawić, otwieramy menu, następnie preferencje i uruchamiamy Screen Configuration. Klikamy prawym przyciskiem myszy napis HDMI i zmieniamy rozdzielczość na Full HD, a następnie zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Teraz zainstalujemy Domotics na naszym urządzeniu. Otwieramy konsolę i dzięki połączeniu przez VNC możecie skopiować komendy z opisu tego filmiku i wkleić je do konsoli dzięki synchronizacji schowka. Wklejamy odpowiednią komendę i klikamy Enter. Przy pierwszym komunikacie klikamy Enter, następnie wybieramy HTTP, port zmieniamy na 80, a drugi nie zmieniamy. Folder zostawiamy domyślny i czekamy na zakończenie instalacji. Po zainstalowaniu klikamy Enter i otwieramy przeglądarkę, aby sprawdzić, czy Domotics działa. Jako adres strony wpisujemy nasze lokalne IP. Można teraz wejść w ustawienia i zmienić lokalizację, język i wygląd. Uruchamiamy ponownie konsolę i instalujemy wtyczkę obsługującą licznik prądu. Pierwsza komenda ustawia lokalizację konsoli na folder z wtyczkami, a druga komenda kopiuje do tego folderu wtyczkę. Podpinamy teraz nasz konwerter USB na RS485 i resetujemy system. Teraz już wszystko zostało zainstalowane i nie potrzebujemy więcej bezpośredniego dostępu do Raspberry. Wyłączamy VNC i po ponownym uruchomieniu urządzenia wpisujemy do przeglądarki jego lokalne IP. Wchodzimy teraz w zakładkę Hardware i jako typ wybieramy Istron SDM630 Modbus. Nadajemy mu nazwę i zmieniamy port na konwerter, który podłączyliśmy. Dodajemy to urządzenie. Teraz przechodzimy do zakładki Devices i widzimy 88 liczników, które są obsługiwane przez nasze urządzenie. Teraz przy każdym liczniku klikamy zieloną strzałkę i opcjonalnie można zmienić nazwę każdego licznika. Jak wejdziemy w zakładkę Utility, to zobaczymy nasze wszystkie liczniki. Teraz pora na złożenie systemu w całość. Montujemy gniazdo USB do zasilacza, następnie łączymy licznik z konwenterem przy pomocy dwóch przewodów. Port A łączymy z A, a port B łączymy z B. Teraz nasz licznik musi zostać podłączony do naszej domowej instalacji elektrycznej. Tak wygląda całość w przypadku montażu na szynach w skrzynce elektrycznej. Od teraz będą zapisywane wszystkie dane na naszym urządzeniu i możemy sprawdzać historię dzienną, tygodniową, miesięczną i roczną z każdego licznika. Można również dodawać liczniki do ulubionych, aby były one wyświetlane z tej głównej. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz je w komentarzach i nie zapomnij zostawić łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodobał.